Kochani, takich kilka krótkich świadectw. Na początek tutaj modliłem się o Ewcie i lewa noga odrosła, także jeżeli ktoś chce zobaczyć, to można zobaczyć sobie nogę, która odrosła. Tak podczas uwielbienia też miałem takie przekonanie, blokowałem się umysłem tym, żeby nie podejść, ale miałem takie przekonanie, że chcę podejść się i o nią modlić. No i zacząłem się modlić i taka rzecz się stała. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w kawiarni ostatnimi czasy, kiedy bawiły się nasze dzieciaki, Wiktor z Timim, wchodzili na stół. I Timi wszedł na ten stolik, który właśnie mamy na ogrodzie, z około metra. Bawili się na tym stoliku, no i Timi spadł. I spadł centralnie głową po prostu na ziemię. I był tylko taki łup. I my w ogóle zszokowani wzięliśmy Timiego, zaraz zaczęliśmy się modlić. I patrzymy, że w ogóle jemu już tak zbiera się na wymioty. Patrzę na tą ranę, na tego sińca, widzę, że to już właśnie chce rosnąć. Kładziemy na to ręce, mówimy przez moc imienia Jezus, zatrzymujemy tego sińca, zatrzymujemy to krwawienie, zatrzymujemy to, przeklinamy, ogłaszamy uzdrowienie. Za chwilę te wymioty odchodzą, on czuje się normalnie i dzisiaj ma tylko zadrapanie. Nie? I takie też Sylwia takie słowa mówi, że kurczę, jak dobrze, że mamy tego Jezusa, jak dobrze, że w ogóle możemy położyć rękę, uzdrowić dziecko w mgnieniu oku i po prostu nie ponosić żadnych konsekwencji, które poniósł Jezus. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz. Ostatnimi czasy byliśmy sobie też u nas, jest takie źródełko wody w Pruszkowie, to się nazywa Glinki. Poszliśmy tam sobie nad wodę, żeby chwilę sobie odpocząć. No i taka sytuacja, taki stary recydywista, taki cwaniaczek chodzi tam sobie, kurczę, z tymi ratownikami coś gada i podchodzi jakaś dziewczyna do niego, taka młoda, nie? I ona prosi go o papierosa. No i prosi go o tego papierosa, pali tego papierosa. Ci ludzie tak się inni patrzą, w ogóle nie reagują. Ja też tak się patrzę na początku, trochę mnie ta sytuacja śmieszy. No ale ona zaczyna z nim rozmawiać, idzie gasić tego papierosa i wraca. I on do niej mówi, Zuzia. Ja tak, mnie uderzyło w ogóle to, że to taka mała dziewczynka jest, że on mówi do niej, Zuziu, nie, Zuzia. I w ogóle idę tam i zaczynam opowiadać świadectwo temu człowiekowi, tej dziewczynie, że w ogóle poznałem Jezusa i tak dalej. Oni słuchają, ten kryminalista mnie tam kurczę klepie, mówi, dobrze, dobrze gadasz, małolat, mówi i tak dalej. Więc tutaj tak zostawiłem im Ewangelię i potem idzie kobieta o lasce. Idzie ta kobieta i tak mówię, już kurczę, no już mówiłem tą Ewangelię. Mówię, przecież idę do domu, no rodzina, śpieszę się trochę. Ale mówię, no nie, muszę wrócić do tej kobiety. Sylwia tam została, ja wróciłem i mówię do tej pani, że mogę ją uzdrowić. No i wziąłem tą panią, bo ona miała jedną krótszą nogę i chodziła właśnie o lasce. Wziąłem tą panią tam na ławeczkę, mówię, czy pani ze mną pójdzie? Ona mówi, czy pan jest od tego Zielińskiego? A ja mówię, tak, mówię, nie tylko Dzielińskiego, mówię, to mówię, ale mianowicie tak, jestem, nie? I poszliśmy sobie na ławkę i na tej ławce zacząłem się o nią modlić. Wziąłem te dwie nogi, no i noga odrosła. Odrosła jej noga i ona też taka zszokowana w ogóle. Mówi, no, odrosła, jakoś jest inaczej w ogóle. Zaczęła chodzić tam, pomodliliśmy się, oddała życie Jezusowi. No i w ogóle cieszą mnie takie sytuacje, bo odżywa we mnie w ogóle wszystko, co jest już od dawna, nie? Także super, dzięki.